Cześć, witamy Was na kanale Enjoyment Family. Jestem Marta. Krzysiu. I witamy się w pierwszym odcinku w tym tygodniu. Trochę innym odcinku niż zazwyczaj. Słuchajcie, czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich. Każdy wiadomo, gdzie jest myślami. Jest totalnie nieobecny i tak dalej. I stwierdziliśmy, że przyjdziemy tutaj do Was. Też sami czegoś takiego chyba potrzebujemy. Tak, potrzebujemy po prostu coś robić, a nie tylko siedzieć przed telewizorem i patrzeć na nowe informacje. Tak, właśnie w związku z tym tutaj jesteśmy. Tak, no piszecie też w komentarzach, że to jest dla Was taka odskocznia, że w tym momencie nawet pod starymi filmami, które mamy dodane, przychodzicie, oglądacie i czujecie się po prostu lepiej. Dokładnie. Żeby tak wrócić, odejść myślami, trochę się przez te parę minut zrelaksować, trochę się rozerwać. Taki też jest tutaj ten nasz kanał i każdy radzi sobie z całą tą sytuacją tak jak może najlepiej. Jedni udostępniają informacje i tak dalej, drudzy całkowicie inaczej sobie z tym radzą. No nie wiem, każdy sposób jest dobry, jeżeli przynosi jakiś tam spokój psychiczny, tak uważam. I my też podjęliśmy jakąś decyzję w związku z tym, chcemy też wrócić. Przez ostatnie dni po prostu byliśmy totalnie wyjęci z życia. Tak, nic nie nagrywaliśmy, nic nie robiliśmy, po prostu też, tak jak pewnie większość z Was, siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy, co się dzieje. Tak, też staraliśmy się jakoś przygotować, żeby być spokojni, żeby mieć wszystko w domu, pewnie tak jak też większość z Was. Natomiast podjęliśmy decyzję, że chcemy wrócić do pracy, tak, bo to żeby, jest... Żeby zająć się po prostu pracą, tym co robiliśmy, żeby nie myśleć o tym wszystkim tak bardzo i nie, no tak jak mówiłem wcześniej, nie patrzeć tylko w informacje, tylko żeby zająć się też życiem, bo nasze życie dalej się toczy. Doskonale wiem, że zdecydowana większość Was rozumie, że to jest nasza praca. Jak wychodzicie w dalszym ciągu do pracy, przez aktualną sytuację, to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, ktoś przestał chodzić do restauracji, bo pracuje jako kelner, czy nie wiem, księgowa do swojego biura. Czy tam w sklepie, załóżmy, i tak dalej, no nie? Dokładnie. Każdy gdzieś pracuje, czy tam w urzędzie, czy gdzieś. I każdy chodzi do tej pracy, tak samo my wracamy do pracy, tak od poniedziałku, żeby po prostu dalej móc zarabiać, dalej móc... No umówmy się, pomimo całej sytuacji nikt za nas kredytu nie zapłaci, nikt pieluch małemu nie kupi, nikt nie uzupełni nam lodówki. Wiem, że część z Was to doskonale rozumie, ale jest taka grupa osób, która może mieć jakieś obiekcje do tego tematu, która tego po prostu nie rozumie i to jest taka informacja dla nich. Druga sprawa, którą tutaj chcę poruszyć, to nie chcę siedzieć z założonymi rękami, bo tyle, ile jesteśmy w stanie pomóc, możemy pomóc, możecie Wy pomóc. Dla mnie udostępnianie jakiś grafik w tym momencie z flagą i wspieram Ukrainę. Tak, że jesteśmy z Ukrainą, tak naprawdę mało daje, przynajmniej moim zdaniem. Tak, no pewnie na pewno coś daje. No nie wiem, ale gdybym odpukać była w trudnej takiej sytuacji, bardziej to wolałbym koc niż czyjegoś posta. Dokładnie. Natomiast żeby pomóc tak realnie, to trzeba się trochę wysilić i właśnie w tym odcinku chcemy też Was do tego namówić. Zaraz sobie to tutaj wszystko posprawdzamy i Was też serdecznie zachęcamy. Czy to do wpłacenia na zbiórkę, czy wysłania rzeczy, które są najpotrzebniejsze, typu koce, jakieś ubrania dla dzieci, jedzenie, poduszki, śpiwory, no cokolwiek. Można zrobić bardzo wiele. Takie informacje będą pod filmem w opisie, jak sobie rozwiniecie, to tam będziecie mieli linka do zbiórki, czy tam do takich informacji, jak teraz Marta podała. Tak, bardzo ważne, żebyście, jeżeli wpłacacie na jakąś zbiórkę, wpłacali na zbiórkę zweryfikowaną, ponieważ tutaj już sama widziałam, że jest mnóstwo fake takich zbiórek, które po prostu próbują się dorobić, nazbierać na czyjeś krzywdzie, co jest dla mnie po prostu abstrakcją. Natomiast uważajcie na to, żebyście nie wpłacili pieniędzy z dobrym zamiarem, a ktoś wykorzysta je po prostu w całkowicie inny sposób, niż zamierzaliście je przekazać. Dokładnie. Jeszcze chcę tak dodać, że my nie chcemy być tutaj miejscem informacyjnym, ponieważ miejscem informacyjnym są kanały, są profile, które mają dostęp do takiej informacji, są wiadomości i
te profile udostępniają coś, co jest ważne i istotne i na nich najlepiej bazować. I tutaj dalsza część tego, co chcę powiedzieć, to to, żebyście nie udostępniali fake newsów, nie przekazywali, bo nawet jeden taki fake news rozniesie się z prędkością światła. Po prostu chcieliśmy do Was przyjść, żeby całą sytuację wyjaśnić, pokazać nasze stanowisko i to, że no, my musimy pracować tak jak każdy inny. I też musimy żyć tak jak każdy inny, a wiemy, że sama ja się złapałam na tym, że wchodzę na tego TikToka czy tutaj YouTube'a, żeby myśli przerzucić na coś całkowicie innego i dać odpocząć. Druga rzecz, znaczy druga, kolejna już właściwie, mamy małe dziecko. Może Mikołaj nie rozumie tego, co się mówi, ale czuje nastrój, czuje emocje, czuje energię, czuje... Wiemy to, bo widzieliśmy już po nim, że nie chce też cały czas dla naszego dziecka żyć takim stresem. Tak, takim strachem i tak dalej o to, co będzie. Dlatego chcemy, żeby go od tego jak najbardziej odciąć i żeby on i był... I mieć nadzieję, że po prostu wszystko się wyjaśni i będzie dobrze po prostu. I tym tropem po prostu myślę. Nie chcę myśleć inaczej. Więc chyba wyjaśniliśmy wszystko. I takie główne rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć, pamiętajcie na pewno o tej zbiórce, bo to jest bardzo ważne, o tych jakichś rzeczach, które możecie przekazać dla tych osób, które przekroczyły naszą granicę, żeby im pomóc po prostu. Starajmy się jakby solidaryzować ze sobą, z nimi, bo to jest w tym momencie ważne, a nie jakieś koperkowe afery wywołane po prostu z niczego, no nie? Tu Dalenios nam tutaj goni i stuka pazurami. Tak. A też nam się naskrupiło mnóstwo sytuacji, bo i Dalenios do weterynarza, i chrzest małego, i auto jest niesprawne, i po prostu wszystko w takim czasie. Także i do tego mówię, że życie się toczy dalej. Tak, i po prostu dalej trzeba żyć. Tak więc... Wchodzimy, patrzymy, co jest potrzebne w aktualnym czasie. Ja już tam koc przygotowałam, więc będę go prała, żeby po prostu był świeży i tak dalej. Jak tylko dostaniemy auto zastępcze po prostu, bo na razie nie mamy jak dojechać, bo jesteśmy uziemieni. Ale to powiemy Wam wszystko w późniejszym czasie. Natomiast jak tylko będziemy w stanie się ruszyć z domu, to będziemy chcieli to przekazać, chyba że uda się to wysłać, nadać kurierem, który po prostu przyjedzie i odbierze od nas tą paczkę. Sprawdzimy to jeszcze, czy tak się da. Też Wam damy po prostu taką informację, jeżeli ktoś po prostu nie ma jak się dojechać gdzieś daleko. No żeby pomóc. No. Tak. Na TVN24 w lewym dolnym rogu cały czas wyświetla się kod QR. I tam po zeskanowaniu tego kodu, ja sobie go już skanuję, przechodzimy na stronę, gdzie mamy wszystkie zweryfikowane, prawdziwe zbiórki. I jest tutaj ich bardzo dużo. I Caritas, i Polski Czerwony Krzyż, i Się Pomagam. Także jak sobie wejdziecie, to możecie wpłacić pieniądze. Już znajdę, Się Pomaga. Tutaj mamy już nazbierane 8 milionów, więc możecie wpłacić swoją kasę. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to wejść na przykład na stronę Waszego miasta. I gdy wchodzimy, to mamy tutaj sposób pomocy Ukrainie i wypisane wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, które są tam dostarczane. I już Wam powiem, co tutaj my mamy. W Bielsku do 18 tam w konkretnym miejscu, to Wam też tam w opisie damy link do tego. Łóżka polowe, koce, śpiwory, karimaty, konserwy, przetwory, makarony, kasze, ryż i tak dalej. Olej spożywczy i to wszystko. No, oczywiście jest tutaj też konto bankowe, ale my się po prostu zajmujemy taką paczką i ją dostarczymy tam. My idziemy kompletować paczkę, tak to zrobimy, którą przekażemy do Bielska, tam do tego adresu. My właśnie pakujemy paczkę. Mamy tutaj parę rzeczy, które chcemy przekazać, między innymi jakieś konserwy, jakiś makaron, co tutaj jeszcze jest, jakaś kaszka dla dzieci. Żeby przekazać po prostu w Bielsku, tak żeby dostarczyli to dla tych osób, które tego potrzebują. Nie mogę mówić, bo mi się łamie głos. Po prostu nie mogę mówić. Więc tak jak będziemy mogli, tak na pewno pomożemy.
I też was prosimy, że tak jak możecie, tak pomóżcie. Tak, nie musi to być nic wielkiego, bo gdy jest nas dużo... Tak, dokładnie, to nawet paczka ryżu... Tak, gdy jest nas dużo, na przykład 100 osób, to już masz 100 paczek ryżu, znaczy 100 pudełek ryżu, czy tam tak, czegoś, no nie? Dokładnie. Tu chodzi po prostu o ilość osób, nie tyle które o... chcą pomóc. Nie tyle o tą ilość, którą chcecie przekazać. Ale o samą chęć i chociaż pojedyncze rzeczy. Ja przygotowałam jeszcze koc. Tam są małe dzieci, więc też oddamy rzeczy, które mamy, niektóre dla Mikołaja były, po prostu. Tak, bo już w przyszłym roku tego nie będzie używał, no nie? To jest na ten rok, na 6 miesięcy w przyszłym roku i tak będzie za małe, teraz zima i tak się kończy, więc uważam, że lepiej będzie to przekazać. Więc po prostu rzeczy, których Mikołaj używał, też do tej paczki dodamy, żeby to tam... To jeszcze po prostu wypiorę, zanim je spakuję. Tak, żeby jakiemuś dzieciątkowi tam było cieplutko i tutaj mamy jeszcze koc, także tak jak mówię, tych rzeczy nie musi być jakoś strasznie dużo od każdego z was. Ważne, żeby cośkolwiek przekazać, bo w tym momencie robimy po prostu tą wielką ilość rzeczy, którą jesteśmy w stanie im dać. Do prania. No to będziesz to prała dopiero, no ja wiem, że będziesz to prała, no. Wypierzemy i zawieziemy. Nie wiem, no na razie czekam, aż mi się pranie wypierze, żeby mogła wrzucić do suszarki i odpalić to i żeby to też wysuszyć, żeby to przygotować i już pakować do samochodu. Buty też widziałam, że gdzieś jakieś ciepłe obuwie też wydaje mi się, że może się przydać, więc to co znalazłam to przekażemy dalej. Kurtek dla dorosłych niestety nie mamy, bo już oddawaliśmy wcześniej dla gdzieś tam, nieważne, ale były po prostu wcześniej oddane, więc tego tutaj nie mam, ale tyle co mogę, to dla tych małych dzieciaczków te kombinezony przekazać, bo wydaje mi się, że tam będą teraz bardziej potrzebne, bo tam jest po prostu zimno, a Mikołaj za oknem już i tak będzie za chwilę wiosna, więc raczej nie będę tego potrzebowała, no nie? I to tyle. No. Okay. Więc serdecznie was zachęcamy do tego, abyście też oddali jakieś swoje rzeczy, które tak macie, żeby pomóc. Wszystko dajemy też w opisie, to co udało nam się znaleźć tutaj na Bielsku, bo tutaj docelowo jesteśmy. Natomiast całą resztę, no to linki damy do takich ogólnych po prostu portali, to co wygooglowaliśmy chwilę temu. Więc tam sobie zajrzyjcie, rozwincie ten opis, a wydaje mi się, że bez problemu jak wpiszecie zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukrainy i swoje miasto, to na pewno coś znajdziecie. Także pomóżmy, nie kłóćmy się w tym całym czasie, bo to nikomu nie służy, tylko po prostu pomóżmy tak jak możemy. No, Mikołaj się nam obudził, także idę do małego i co? Żegnamy się na dzisiaj chyba z wami, nie? No chyba tak. No, także trzymajcie się ciepło, myślcie dobrze, bo jak się dobrze myśli, to się też dobro przywołuje. No i pomóżmy, tak jak możemy.